Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Jan Gajos i w dzisiejszym materiale wideo chciałbym zadać Ci 5 bardzo ważnych pytań, które będą definiowały Ciebie jako osobę. Zainteresowany? Jeśli tak, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału wideo. Dlaczego pytań? Dlaczego pytań? Dlaczego nie chcę Ci tutaj objawiać prawd objawionych? Widzisz, ja wychodzę z założenia, że najbardziej słuszne, najlepsze odpowiedzi to takie, które generujemy sami. Jeżeli dałbym Ci konkretne odpowiedzi, być może mógłbyś ich nie zaakceptować. Jeśli natomiast zadamy odpowiednie pytanie, bawiąc się troszeczkę w śledczych, w detektywów, tym razem w detektywów śledzących tego, jak wygląda Twoje życie, te odpowiedzi, które samodzielnie wygenerujesz, te odpowiedzi, których samodzielnie udzielisz, mogą spowodować lekką zmianę postrzegania Twojej rzeczywistości, a tym samym działań, jakie podejmiesz, kroków, jakie wykonasz, planów, jakie stworzysz, marzeń, jakie posiadasz, czy ludzi, jakich wokół siebie będziesz miał. To chyba ważne, nie? Ja uważam, że bardzo, bo każdy dzień jest niepowtarzalny, każdy dzień jest wyjątkowy. Oczywiście niektóre są te leniwe cały dzień w łóżku z serialami, natomiast one również na swój sposób są wyjątkowe, jeżeli nie są elementem Twojej szalej codzienności. Przyznam Ci się, choć materiał jest nie o tym. Ja też tak mam. Też zdarza mi się czasami cały dzień przeleżeć przy konsoli jakąś niedzielę raz na jakiś długi, długi okres czasu i wcale nie uważam, żeby to było coś złego. W końcu jesteśmy ludźmi i od czasu do czasu taki dzień leniuszka również nam pomaga się zrelaksować, odciąć rzeczywistość od rzeczywistości i nabrać nowej energii do działania. Ale ja nie o tym. Wróćmy do głównego tematu mojej dzisiejszej wypowiedzi. Do tych 5 pytań, które chciałbym Ci zadać, do tych 5 pytań, na których mam nadzieję udzielisz szczerą odpowiedź. Nie mnie, sobie. Jeżeli nie masz zamiaru tego robić, jeżeli nie chcesz odpowiedzieć szczerze, jak najszybciej zapauzuj ten materiał, wyłącz go i włącz sobie jakieś śmieszne zwierzęta robiące głupie rzeczy. Mniej zmarnujesz ten czas. No bo jeżeli masz zamiar tylko po prostu oglądać ten materiał i nic z tego nie wyciągać, to szkoda naszego czasu tak naprawdę nawzajem w tym wszystkim. Pierwsze kluczowe pytanie, jeżeli chodzi o Twój rozwój. Czym dla Ciebie jest szczęście? O wow, przecież wiadomo, on chce być szczęśliwy, tak? Bo ogólnie w życiu chodzi o to, żebym był szczęśliwy, no bo hello, przecież po to oglądam. Jest coś, co powoduje, że nie jestem szczęśliwy, a no zależy mi, żebym był szczęśliwym człowiekiem, więc kurde no, szczęście jest ważne. Tylko czym dla Ciebie jest to szczęście? Co to w ogóle jest? Szczęście to nie hasło w Wikipedii, które oznacza to samo, co cegła, jabłko czy słoń. Choć Boże, dla kogoś zestaw cegieł, jabłek czy słoni będzie ekwiwalentem szczęścia. Natomiast, żeby dobrze ukierunkować swoje życie, trzeba się mocno zastanowić, czym dla mnie w chwili obecnej, bo to wcale też nie jest tak, że szczęście jest jedną niezmienną wytyczną. Coś, co kiedyś definiowaliśmy jako szczęście, dziś może być w zupełności nam niepotrzebne. Tak jak w moim przypadku, ja swojego czasu bardzo, bardzo myślałem, że będę szczęśliwy, jak będę miał pewnego rodzaju auta, dopóki się nie okazało, że mam 2 metry i wsiadając do tych aut, raz, że czuję się niekomfortowo, 2, wyglądam śmiesznie, 3, po przejechaniu 100 km miałbym plecy do wymiany. Natomiast to są materialne rzeczy, tak? Ale na przykład w związkach, w zawodzie, w samorozwoju, w językach, no w wielu tam aspektach to jest ruchome. Natomiast żeby określić, gdzie chcemy zmierzać, warto sobie na to pytanie teraz tak szczerze odpowiedzieć. Ono pozornie wydaje się łatwe, no bo czym jest szczęście? No kurde, no tym i tym. Może jednak nie. Może jednak jak poświęcisz troszeczkę więcej czasu na to, żeby się zastanowić, czym to szczęście jest, z czym to się je, do czego służy, jakie są oczekiwania względem tego szczęścia, odpowiedź przyjdzie nieco inna. Nieco bardziej szczera, nieco bardziej prawdziwa, a czasami nawet może okazać się w pewien sposób zaskakująca. Czym jest to szczęście? Daj sobie czas, aby naprawdę odpowiedzieć na to pytanie z głębokim przemyśleniem. Bez tego ciężko pójść dalej z czymkolwiek, no bo jak masz się zmotywować w swoim życiu do zmian, do działania, jeżeli nie wiesz, co da Ci prawdziwą radość? Czym jest szczęście? Powtarzamy po raz kolejny, ale naprawdę, to ważne pytanie, bo odpowiedź na nie
będzie bezwzględnie niezbędna do odpowiedzenia na drugie, które dla ciebie dziś przygotowałem. Okej, odpowiedziałeś na to pytanie. Przechodzimy do pytania numer dwa. Jakimi ludźmi powinieneś w swoim życiu się otaczać, aby móc je osiągnąć? Jacy ludzie wokół ciebie powinni się znaleźć, aby ten ekwiwalent szczęścia zaistniał? Być może samo szczęście to właśnie ci inni ludzie, to wtedy w ogóle te dwa pytania stanowią jedno. Natomiast być może na przykład chcesz założyć własną firmę w danej branży. Czy w takim razie mądrym jest uczenie się i otaczanie wiecznymi etatowcami, którzy nigdy w życiu żadnego biznesu nie prowadzili, mają na ten temat negatywne przekonania i tylko podcinają ci skrzydła, mówiąc, jak to niewiele uda ci się w tym aspekcie osiągnąć. Tu opowiem ci taką ciekawą historyjkę z mojego życia. Jak już pewnie wiesz, a jeżeli nie, to z innych materiałów, które dla ciebie przygotowaliśmy na tym kanale, wkrótce się dowiesz. Jestem razem z Krzyśkiem twórcą aplikacji do nauki języków obcych Linglink. I do czego zmierzam? Aplikacje odniosły i odnoszą ogromny sukces. Mieliśmy współpracę z dużymi firmami typu Microsoft, Samsung, dość przechwalania. Po prostu możesz o tym poszukać, znaleźć informacje. Chcę tylko powiedzieć, że naprawdę się nam to mocno udało, z czego jestem ogromnie dumny. W każdym razie, jadąc na spotkanie kiedyś z jednym ze znajomych, z którym się nie widziałem długi okres czasu, gadka, szmatka, o takich tam bzdurach, wiesz, jak to z kimś się nie widzisz dawno, no to na początku takie nieśmiałe tematy, co u ciebie, jak hello, zdrowie i tak dalej, żeby jakoś przełamać tą niezręczność długiego dystansu pomiędzy kolejnymi interakcjami. No i jak tam było, czym się zajmujesz? No powiedziałem, że między innymi tutaj jestem w trakcie działania z aplikacjami mobilnymi. I w tym momencie pstryk, jak stary, odpuść, w ogóle ci się nie uda, nie ma szans, w ogóle stracisz pieniądze, przestań, nie dotykaj się tego, to najgorsze, co możesz zrobić. Milion rad, które kierowały, żebym ty tylko w żaden sposób to się nie brał, bo już jest tysiące aplikacji, nie ma szans, żebyś się przebił, a w ogóle stracisz pieniądze. No już nawet nie pamiętam wszystkich tych jego cennych rad, natomiast uwierz mi, naprawdę było ich dużo. Jakoś tak nie czułem potrzeby mówienia, że aplikacja już działa, ma miliony pobrań, ogromne sukcesy. Po prostu słuchałem tych jego wymówek i się uśmiechałem pod nosem, bo to były właśnie rady człowieka, który nigdy w życiu nic z biznesem nie miał wspólnego, żył tylko względem swoich własnych przekonań. I bardzo często jest nam trudno osiągnąć to szczęście, trudno nam jest dojść do miejsca, w którym się chcemy znaleźć, bo słuchamy rad ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. I teraz nie zrozum mnie źle. Ja nie oczekuję od ciebie, czy nawet nie sugeruję ci, abyś się odcinał od wszystkich, którzy się na tym nie znają, nie mają w ogóle niczego stycznego z twoimi celami, bo to byłoby głupie i bez sensu. Zamiast tego powiem inaczej. Jeżeli faktycznie skupiasz się na rozwoju danego marzenia, danej kwestii, która da ci szczęście, to jeżeli już masz zamiar sugerować się i wspierać innymi ludźmi, niech to będą osoby, które mogą ci do tego przybliżyć, które pomogą ci ten dany cel, dany aspekt twojego życia zrealizować i wdrożyć w otaczającą cię rzeczywistość. Wtedy i tylko wtedy tak naprawdę ma to ogromny sens i może się to przekuć na mierzalne rezultaty. Kolejna rzecz. Trzecia. Nie mniej istotna. Jaką częścią swojej przeszłości żyje na co dzień? Możemy powiedzieć śmiało. Przeszłość już się wydarzyła, tak? Oczywiście można próbować swoje głowy je zmieniać. Były nawet filmy, które o tym opowiadały. Mój ulubiony, trylogia Powrót do przeszłości, genialna. Lata minęły, niedawno oglądałem ją po raz drugi. Nic się nie zastarzała, dalej cudowna. Ale koniec przerwy na reklamy. Do czego zmierzam? Oprócz filmów tak naprawdę za bardzo w czasie przeszłym, chyba poza nieudanymi formami gramatycznymi, nie da się mieszać. W związku z czym takie przeżywanie i myślenie, co by było gdyby, jest ciekawą zabawą logiczną, ale tylko i wyłącznie marnującą twój czas i potencjał. Prosty przykład. Gdybyśmy mieli skupić się na jeździe samochodem, to przeszłość zawsze znajduje się we wstecznym lusterku. Zastanawiałeś się, dlaczego to wsteczne lusterko jest takie malutkie względem przedniej szyby? Spróbuj kiedyś poprowadzić, albo może nie, lepiej nie próbuj, bo potem nie posądzisz, że to przeze mnie jest wypadek. Natomiast chyba możemy się tutaj zamknąć w eksperymencie logicznym, że gdyby nagle okazało się, że masz prowadzić auto, patrząc wyłącznie we wsteczne lusterko, to długo to nie potrwa, zanim będziesz zmęczony i spowodujesz wypadek. I dokładnie tak samo jest w życiu. Dlaczego w aucie jest przednia szyba tak dużo większa? Po to, żeby to na niej skupić swój wzrok. Na tym, co jest teraz i będzie w najbliższej przyszłości. Bo na to masz ogromny wpływ. Na przeszłość w żadnej mierze. I teraz
tu, żeby nauczyć się być szczęśliwym, trzeba zastanowić się bardzo mocno nad tym, jaką część każdego dnia stanowi ta twoja przeszłość. Nieudany związek, była praca, firma, która upadła, którą roztrząsujesz, sytuację, którą roztrząsujesz raz za razem, przemyślisz o niej, analizujesz, próbujesz się zastanowić, co by było, gdyby. Tylko pamiętaj, że świat składa się z miliarda różnych zmiennych i takie scenariusze, jak to pokazują nawet filmy o podróżach w czasie, nie do końca mają sens. Oczywiście jest to wygodne, ponieważ psychicznie uciekasz od odpowiedzialności. Myślisz sobie, że gdybym to zrobił tak, to byłoby lepiej. Czyli z jednej strony uciekasz od odpowiedzialności, a z drugiej powodujesz mechanizm, który generuje w tobie poczucie winy, bo przecież mogłoby to wyglądać inaczej. Natomiast będę z tobą brutalnie szczery. Zachowałeś się wtedy w taki sposób, bo na dany moment wydawało ci się, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. Koniec, kropka. I teraz możesz albo wiecznie mielić to w kółko, próbując analizować to od 100 różnych aspektów, albo powiedzieć sobie, dobrze, stało się, popełniłem błąd, wyciągam z tego wnioski, idę w przyszłość. Jakie? Przeróżne. Bo może to nieść za sobą naukę w wielu aspektach, natomiast zamiast to roztrząsać, postaraj się, aby po prostu stała się to dla ciebie jako nauka, czy żeby było to dla ciebie wskazówką, która pomoże ci lepiej poruszać się w codzienności w najbliższej przyszłości, bo na to masz ogromny wpływ. A jeżeli non-stop pół dnia, czy nawet cały dzień stanowi roztrząsanie przeszłości, nigdy nie będziesz miał czasu na to, żeby spojrzeć w przednią szybę, co, jak już pewnie wiesz, ma spore szanse na to, aby doprowadzić do mniej lub bardziej poważnego wypadku w swoim życiu. A tego chyba oboje chcemy uniknąć. Ja na pewno, mimo że cię nie znam, życzę ci jak najlepiej i trzymam mocno kciuki, abyś to szczęście znalazł. Więc czas przestać patrzeć się w tylne lusterko i jak najszybciej skupić się na tym przednim, frontowym, na tym, co jest przed tobą, co pomaga ci się rozwinąć i pójść do przodu ze swoim życiem. Kolejna rzecz to taka gra skojarzeń. Co o sobie sądzę? Pierwsze kilka słów, które przychodzą ci do głowy. Kiedy myślisz sobie, kiedy powiem ci, opisz siebie w kilku słowach. I to jest odpowiedź. Bardzo ważna. To, co teraz sobie powiesz, ma kluczowe znaczenie. Bo jak sobie pomyślisz, nieudacznik, brzydal, frajer, głupek i same tego typu słodkości, no to chyba nie są to słowa, które będą ci się w jakikolwiek sposób łączyły ze szczęściem w życiu. Raczej wręcz przeciwnie. Raczej będą to skojarzenia i sformułowania, które będą mocno działały na twoją niekorzyść, powodując coraz bardziej negatywne skojarzenia i podminowując twoje codzienne poczucie szczęścia i spełnienia. Zamiast tego skupmy się na czynnościach, na przekonaniach, które będą prowadziły do twojego rozwoju. Brzmi prosto, prawda? Nie do końca takie jest, natomiast to samo pytanie, już to stwierdzenie, takich kilka słów bez zastanowienia, pierwsze sformułowania, które przychodzą ci do głowy, kiedy myślisz sobie, kim jestem. Wysokim, przystojnym blondynem. To moje skojarzenia. A tak na poważnie, oczywiście tutaj też będą rzeczy związane z twoim charakterem, z twoją przeszłością, z tym, jak właśnie patrzysz w lusterko, czy przednie, czy tylne, w cudzysłowie oczywiście, i tak dalej. I to jest klucz. To jest bardzo duży klucz, jeżeli chodzi o definiowanie twojego poczucia szczęścia i spełnienia, no bo jeżeli te skojarzenia są mocno negatywne, czyli tak naprawdę jesteś twoim własnym surowym sędzią i sabotażystą, to niezależnie od tego, co zrobisz, dopóki te głosy, takie samo określenie własnej osoby się nie zmieni, to zawsze będziesz dążył do niemożliwego. No bo jeżeli nawet osiągniesz jakiś wielki sukces, a swojego wydalej będziesz nieudacznikiem, to nie będzie on zbyt wiele dla ciebie znaczył. Nawet jeżeli osiągniesz to, co definiujesz jako szczęście w swoim życiu, ale dalej w swojej głowie będziesz kimś nieudolnym, to tego szczęścia w żaden sposób nie poczujesz. Zastanów się, zrób proszę to dzisiaj, jak tylko skończysz ten materiał wideo, zadaj sobie to pytanie i najszybciej jak potrafisz, wypisz sobie pierwsze słowa będące skojarzeniami z tym, jaką jesteś osobą. Uwaga! Może cię zaskoczyć to ćwiczenie, ale chyba między innymi dlatego oglądasz ten materiał wideo, aby jakieś tam zaskoczenia również się pojawiły. I ostatni, piąty punkt. Jak szybko podejmujesz najważniejsze decyzje w swoim życiu? Nie mówię, żeby wszystko robić bez najmniejszego przemyślenia, bach, 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 bo tak można szybko zapędzić się w taki przysłowiowy kozi róg. Zresztą mnie to zastanawiało, dlaczego nazywają to kozim rogiem, a nie słonim czy jakimkolwiek innym. Cóż, nigdy nie sprawdziłem, trochę mnie to śmieszy. Powiedziałem po prostu wróg, bez wyjścia w sytuację, bez wyjścia, jakkolwiek to nie zdefiniujemy. Po prostu w nieciekawe miejsce. I
To jedna strona medalu, druga to jest przeciąganie najważniejszych decyzji w nieskończoność. No cóż, niektóre, a raczej znaczna większość decyzji ograniczona jest czasem. Niektóre po prostu przemijają, podejmują się same, jeżeli ty tego nie zrobisz. Mało tego, ludzie często tak bardzo nie lubią podejmować decyzji, że czekają, aż otaczający ich świat podejmie te decyzje za nich, odkładając wszystko na później, na ten wieczny, nieskazitelny jutryzm, jutro i wieczne nigdy. To podminowuje szczęście i to w dosyć duży sposób. No bo jeżeli wiecznie tak naprawdę jesteś w sytuacji, w której odkładasz na później, kiedy cały czas zastanawiasz się, co by było gdyby, ale jeszcze nie dziś, jeszcze muszę to przemyśleć, to żyjesz cały czas w czasie możliwości, w czasie potencjalnym, gdzie zmiany wdrażają się w tempie praktycznie niezauważalnym, ślimaczym, czy jakkolwiek inaczej chciałbyś to zdefiniować. Decyzje trzeba nauczyć podejmować się szybko. Nie natychmiastowo, choć niektóre są takie i wymagają natychmiastowego działania, wcale nie wymagają ogromnych przemyśleń, natomiast te najważniejsze życiowe nie ma co przyciągać, bo masz tylko jedno życie. I tu, teraz w tym momencie, zachęcam Cię do podjęcia jednej bardzo ważnej, natychmiastowej decyzji. Teraz, tak jak mnie oglądasz, zaraz pod tym materiałem wideo jest link, który jak klikniesz, to otrzymasz możliwość zapisania się na niedzielny webinar, na najbliższą niedzielę, na godzinę 17 czasu polskiego. Webinar, czyli szkolenie online, które możesz obejrzeć z całego świata i które poprowadzi dla Ciebie Krzysiek Król. W trakcie tego szkolenia dowiesz się o wiele więcej o tym, jak możesz zbudować szczęście w swoim życiu, jakie techniki są potrzebne, aby je osiągnąć i przez kilkadziesiąt minut naprawdę interesującego szkolenia dowiesz się ogrom fantastycznej wiedzy. Nie czekaj, jak najszybciej wypełnij zgłoszenie i bądź z nami w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Zobaczysz, że pozytywnie Cię zaskoczymy. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Zapraszam Cię do zobaczenia kolejnych. Widzimy się w niedzielę o godzinie 17. A tymczasem miej dzisiaj wspaniały dzień. Trzymaj się, cześć!